Hejka, hejka, witam Was bardzo serdecznie, jestem Marta, jesteście na kanale Enjoyment Family. Za kamerą jest Krzyś. Hejo. I Mikołaj tam się bawi, więc możecie go słyszeć. Dzisiaj zajmiemy się domowymi knyszami. Nie wiem, czy wiecie, co to jest, ale jest to taka bułka. W środku mamy, przynajmniej tak to gdzieś jedliśmy i tak to się nazywało, w środku mamy taki duży płat indyka oraz dodatki. I dzisiaj pokażemy Wam taki domowy przepis. Pity robimy sami. Nie pieką się w piekarniku, na razie rosną, ale dodaję Wam tutaj linka, to jest bardzo szybki i prosty przepis, więc możecie całość zrobić sami w domu. Przypuszczam, że jedyną rzeczą, której możecie nie mieć aktualnie, są drożdże. Całą resztę na pewno w domu macie. Ja teraz zajmę się tym środkiem do tej naszej buły, potem to wszystko razem poskładamy. Natomiast co potrzebujemy? Potrzebujemy kapustę pekińską. Ja już sobie ją wcześniej przygotowałam, nakroiłam. Mamy ją tutaj w środku. Potrzebujemy kukurydzę i właściwie to jest koniec, jeżeli chodzi o składniki na naszą surówkę. Nic więcej tutaj nie dajemy, bo ona sama w sobie jest taka pyszna, że te dwa składniki w zupełności wystarczają, a przy okazji całe danie jest bardzo lekkie. I tutaj mam przygotowaną pierś z indyka, ja ją chwilę temu rozmrażałam. Może być jeszcze nie do końca rozmrożona, ale jest to w tym momencie dla mnie plus, ponieważ będziemy ją przekrajać. I łatwiej mi jest przekroić taką troszeczkę zamrożoną. Jeżeli chodzi o mięso i marynatę do mięsa, ja tutaj mam gotową przyprawę gyros i ona fajnie się tutaj sprawdza. Jeżeli lubicie sam smak indyka, może być to sama sól i pieprz, możecie sami taką przyprawę gyros kebab też zrobić. Natomiast ja tutaj korzystam z gotowca, bo jest bardzo smaczna i lubimy po prostu smak tej przyprawy. Przygotujemy sobie teraz mięso. Ja biorę sobie cały płat tutaj indyka. To była cała pierś, tylko ja ją pokroiłam na mniejsze kawałki i taka ilość mięsa powinna wystarczyć na około 4 pity. Dla 4 osób, więc jak widzicie, tego mięsa nie jest tutaj dużo, bo oprócz tego, że my sobie je teraz rozkroimy, to będziemy je jeszcze rozbijać, wtedy mięso jest delikatniejsze. No widzicie, i teraz super, że ono jest zamarznięte, bo przynajmniej sobie je bez problemu rozkroiłam. Tu mam jeszcze zamarznięte, więc zostawimy je do rozmrożenia i całość będziemy po prostu młotkiem rozklepywać. Wtedy, tak jak mówię, ono jest delikatne, bo indyk lubi być takim bardzo zbitym mięsem, więc będziemy tłuc go tą stroną młotka z tymi wypustkami, żeby to mięso tutaj jakby trochę zmiękczyć. Szczególnie tą część piersi z góry, gdzie ona jest taka, wiecie, twardsza, bo od tej, o, mamy akurat tak, że obie strony są twardsze, więc będziemy obie bić. Potem mi się rozmraża inne mięso, więc włożę sobie je jeszcze do rozmrażania, wtedy w całości już będzie gotowa. Pierś nam się już rozmroziła, także ja sobie ją wyjmę i ułożę tutaj. I tak jak mówiłam wcześniej, będziemy ją rozklepywać młotkiem, potrzebujemy właśnie tą stronę z takimi wypustkami. Nie tą gładką, tylko właśnie taką bardziej, która nam to mięso fajnie rozbije i zmiękczy. Tak jak mówiłam Wam wcześniej, rozbijamy głównie tą część, gdzie jest ta taka błona. Wtedy to mięso nam się nie skurczy, nie stwardnieje. Staramy się rozbić je na równo, żeby w każdym miejscu było tak samo grube, żeby nie było za cienkie, żeby nie było za grube, żeby nam się fajnie dopiekło i z każdej strony, przy każdym kęsie było tyle samo tego mięsa. Teraz ja sobie je będę marynowała i zostawimy je na jakąś godzinkę. No najlepiej byłoby zostawić na całą noc, ale tutaj będzie za nim pół godziny wyrośnie nam ciasto, Krzyś je wyrobi i włożymy do piekarnika. No to gdzieś będzie tak około tych 40 minut, więc fajnie jest zostawić sobie to na całą noc, wtedy to mięso zdecydowanie mocniej przejdzie tymi przyprawami. Natomiast już ta godzina wydaje mi się, że powinna wystarczyć. To nie jest musowe. Poprzednio robiłam bez oleju, natomiast warto trochę olejem polać, z tego względu, że ta marynata po prostu fajniej wchodzi w to mięso, gdy jest naolejowane, wtedy ona lepiej je pokrywa z każdej strony. Fajnie, że to mięso jest w całej picie, wiecie, że każdy kęs jest z mięsem i najlepiej robić, starać się wyciąć takie równe, spore kotlety, żeby one ładnie nam weszły w bułkę, bo gdy potniemy mięso na mniejsze kawałki, to ono nam się wymiesza i będziemy mieć bardziej taki kebab niż tą naszą knyszę. To możemy włożyć do lodówki, ja mam taki fajny dęs, to jest taka pokrywka silikonowa. Słuchajcie, ja sobie przykryję, ona jest trochę za duża, natomiast ona zabezpiecza
tak, że żaden zapach się stamtąd nie wydobywa i mogę spokojnie włożyć to do lodówki. Super to jest, jeżeli macie okrągłe miski i potrzebujecie czegoś takiego. Nie widziałam większych, natomiast działa to świetnie. Teraz przygotujemy sobie sos i to będzie sos majonezowy. Taki nam smakuje najbardziej i będziemy do tego potrzebować trzy składniki. Majonez, jogurt naturalny i tabasco. Ja będę robiła sos na 4 pity, bo prawdopodobnie jutro będziemy jeść ponownie. Ten sos też się zarąbiście nadaje do sałatek, jako dodatek do mięsa. Także to też jest taki uniwersalny sos. I już Wam pokazuję. Gdzieś około 3-4 łyżki majonezu. Damy sobie 4, takie widzicie bardzo spore. Do tego potrzebujemy jogurt naturalny i damy takie 2 duże łyżki. No, zostało mi go niewiele, więc dam od razu wszystko. Takie 2,5-3 łyżki, o. Dzięki temu jogurtowi sos jest raz lżejszy, dwa jest taki bardziej lejący. Przez co fajnie się rozprowadza w tej naszej bułce. I do tego tabasco. Tabasco dodajecie tyle, ile lubicie. Jak bardzo ostro lubicie takie rzeczy. My lubimy na ostro, więc dodaję go trochę więcej. I wszystko mieszamy. Żeby to wszystko się połączyło. Już tutaj nic nie dodajemy. Chyba, że ktoś lubi sos czosnkowy, to można tutaj na przykład 2 ząbki czosnku przez praskę przerzucić i dołożyć. Natomiast my wolimy taki sos, bo czosnkowym strasznie chce nam się pić. Jeżeli lubicie, to też może być po prostu przyprawa, granulat w czosnku. Natomiast my preferujemy taką opcję. Tam jeszcze trochę tabasco. Okej, dobrze. Jeżeli nie znacie tabasco, wiecie, nie używaliście go wcześniej, to nie przesadzajcie z nim na samym początku. Dajcie sobie kilka kropel i rozprowadźcie, spróbujcie i dołóżcie. Nie dawajcie od razu tyle co my, bo my lubimy taki ostrzejszy sos, to od razu mówię. Pity są już w piekarniku, teraz zabieramy się za mięso. Ja już wyjęłam je z lodówki. Będę smażyła to na patelni grillowej, na nią delikatnie dodam oleju. Także porządnie ją rozgrzewamy, żeby ten olej wypełnił wszystkie te miejsca i będziemy kłaść mięso na to. Ja obsmażę sobie dzisiaj tylko jedno mięso, drugie zostawię na jutro, więc będzie 24 praktycznie godziny w lodówce, więc mocno się zamarynuje. O, tak. Więc czekamy, aż patelnia się rozgrzeje i smażymy. Ja sobie rozprowadzę teraz olej po całej patelni. Jak długo smażyć mięso, tego Wam nie powiem. Musicie to dopasować do swojej grubości mięsa. Jeżeli będziecie niepewni, to możecie zdjąć je z patelni, przekroić, zobaczyć jak wygląda w środku. Jeżeli będzie nie do końca zrobione, to włożycie je jeszcze raz, bo i tak dzielimy to mięso na pół do jednej pity. Obracamy mięso na drugą stronę. Idealnie. Lecimy, składamy buły, bo wszyscy głodni. Słuchajcie, tak wygląda nasza pita. Tu macie ich więcej. To jest gorąca jeszcze. Przepis jest tutaj, więc żebyście wiedzieli, jak je zrobić samemu w domu, no to już wiecie wszystko. I teraz wkładamy do środka najpierw mięso. Także ja Wam tutaj na zbliżeniu pokażę. Jednak ostatecznie usmażyłam 2 mięsa. O, jak widzicie, to tutaj sprawdzałam, czy już jest dobre. Wyszło na pity większe i idealnie siadł nam indyk. Smarujemy w środku sosem i wkładamy po kolei. Tak wygląda nasza skończona pita. Jest to przepyszne, spróbujcie u siebie w domu. I tak jak poprzednie przepisy, z chęcią oglądam je, oznaczacie nas na Instagramie. Także będzie nam bardzo miło, jeżeli nas oznaczycie i dacie znać, jak smakowało. Odsyłam Was do przepisu na pitę jeszcze raz. No i co, życzę smacznego, do zobaczenia w kolejnym. Pa!
A ja idę jeść. Pierwszy kęs martwi. Mmm.